A więc hej, witajcie, witam was w kolejnym odcinku z gry Kozacy 3. Moi drodzy, oczywiście wczytujemy kampanię. No i co, długiego wstępu nie robimy. Wczytujemy w kampanię, no i oczywiście dokończamy to, co zaczęliśmy, a więc musimy obronić Mohylew. Tak więc, moi drodzy, jeszcze raz witam was bardzo cieplutko. No i na samym początku jeszcze wam tylko powiem tyle, że oczywiście pamiętajcie, 6 grudnia już niedługo. Więc, no, pojawi się konkurs, ale pojawi się też coś jeszcze. Ale to będzie niespodzianka, która będzie czekała właśnie na was na 6 grudnia. Tak więc to, nic innego mi nie zostaje, tylko zaczynamy po prostu wczytywać naszą obronę Mohylewa. Okej, a więc moi drodzy, jesteśmy. No i z tego co widzę, kolejne jednostki polskie zaczynają nas atakować. No nie jest dobrze, nie jest fajnie, mam nadzieję, że wygramy to. No kurczę, no nie wiem jak to będzie. Póki co, no to weźmiemy sobie tak, żeby po prostu rekrutowało nam w nieskończoność jednostki te, które ja chcę. I oczywiście, żeby nas broniły. No to jest to najważniejsze w tym momencie, ale według mnie chyba raczej przegramy. No bo husaria tutaj wjechała i zrobiła to, co miała zrobić. To będzie ostatni nasz bastion. No tak, ostatni nasz bastion, tylko najlepsze jest to, że nie możecie atakować. No i co z tego, dokładnie, moi drodzy. Co z tego, że nie mamy uśmane cokolwiek, jak oni nie potrafią, nie mogą zaatakować tego, co trzeba, tak? Więc no to jest troszkę lipnie. Ale tutaj nasze jednostki również zaczynają... A, bo to oni nam przejęli w tym momencie armaty, no i te armaty zaczynają strzelać. A, ale tu mamy jeszcze to, no to fajnie. Mam nadzieję, że ty wiesz, że nam cokolwiek tutaj dadzą radę, coś nam pomogą. W razie czego to zamkniemy bramę. Na razie zamkniemy bramę i niech nasze jednostki się tutaj zrekrutują. No to jest ostatnia deska ratunku, która po prostu może dużo nam pomóc. No a jeżeli nam nie pomoże, no to po prostu w tym momencie przegramy i będziemy musieli z powrotem zacząć kampanię. No i inaczej tutaj tego nie widzę. Ogólnie to wsparcie, które dostaliśmy, no powinno nam pomóc, żebyśmy po prostu mogli atakować, tak, tamtych ziomków. Ale co, z tego co widzę, no to jest kaplica, tak? Nie damy rady. No ale mam nadzieję, że jednak nam się to uda. Moi drodzy, pamiętajcie, łapeczki w górę. Łapkujemy w górę. Jeżeli chcecie, no to ja wam puszczę tutaj link do mojego donatecika. Możecie tam puszczać jakie chcecie pieniążki. No i oczywiście mam do was tutaj również jeszcze jedną wiadomość. A mianowicie taką, że jeżeli tylko chcecie, no kurczę, widzę, że tutaj tej husarii coś ubywa. No fajnie, no. To mnie cieszy. Ten tutaj nas strzela. A, no bo tutaj nam się rekrutują jednostki, no to poczekajcie. Skoro nam się rekrutują tu jednostki, więc zrobimy sobie inaczej. Poczekajcie chwilę, moi drodzy, ja sobie tylko ściszę, bo coś mam tutaj za głośno. O. Teraz jest tam raz. No i super, no i husaria pada, no i husaria pada. Mam nadzieję, że damy radę i tą husarię przejmiemy. Dobra, moi drodzy, więc atakujemy, no, żebyśmy tylko te armaty przejęli, to jest najważniejsze. Tutaj wyślij tymi jednostkami do strzelania. To są akurat nasi pikinierzy. No zobaczymy jak to będzie, moi drodzy, jak to będzie. Tu niech nasi atakują. To jest najważniejsze, żeby nasi tu zaatakowali i wygrali to. Bo inaczej sobie nie wyobrażam tego, żeby było. Ale moi drodzy, przejmijcie te armaty. Przejmijcie je, przejmijcie. To jest najważniejsze, żebyście te armaty przejęli. No i super, armaty mamy przejęte. To jest najważniejsze, ale teraz co nam tu zostało? Jeszcze zostało nam to. Nasi tu zaczynają strzelać, no i super, przyjęliśmy. No i tu nam zostały tylko te wojska. No moi drodzy, za dzisiejsze zwycięstwo naprawdę liczę na to, że dacie bardzo dużo tych łapek w górę.
i że tego na pewno nie pożałujecie, no bo po dzisiejszym zwycięstwie naprawdę łapki w górę powinny się posypać, to bardzo dużo. A oczywiście napomnę do tamtego odcinka, do którego po prostu wrzucałem wczoraj, tak, który wrzuciłem wczoraj, no to oczywiście pisaliście mi, żebym dalej nagrywał, więc okej, ja dalej kozaków będę nagrywał, będziemy przechodzić tam dalsze kampanie, tak, to jest, tak to zrobimy. Tylko moi drodzy, z tego co tutaj sami widzicie, ja na razie muszę zrekrutować sobie troszkę tych wojsk, żeby jakoś odbudować siły moskiewskie, no i żebyśmy po prostu potrafili zaatakować i zniszczyć przeciwnika, żeby nie było tak, że po prostu przegramy, tak? Bo no tak być nie może i tak być nie powinno. Dobra, tutaj podeślę wam jeszcze dwóch strzelców nowych. Póki co to tu mamy armaty i te armaty działa. Zaznaczyło nam tyk, dobra. Ale tak, tak chyba nie uda. Właśnie o to mi chodziło, moi drodzy. Tylko muszę inaczej tutaj te działa ustawić. O, właśnie, w taki sposób. Ja muszę w taki sposób te działa ustawić. I te również. No i mam nadzieję, że samymi działami tutaj weźmiemy i zniszczymy przeciwnika. No naprawdę, fajnie, fajnie tutaj bombardują. No i co to nam wyskoczyło? Odparliśmy atak, Litwini ponieśli duże straty, musieli przerwać oblężenie. Niestety pojmali wielu mieszkańców i zabrali ich ze sobą. Trzeba ich uwolnić, oddział kozaków przybył ci na pomoc, możesz ich wykorzystać, by przeciągnąć Litwinów i zająć przeprawę rzeczną. Te oddziały zablokują brud i zatrzymają Litwinów do czasu przybycia piechoty. Ale gdzie ja dostałem wsparcie? Aha, tu jest wsparcie. Wohoho, ile dostaliśmy kozaków, moi drodzy. Tylko tak, teraz myślałem, że to będzie ciut łatwiejsze, ale jednak się myliłem. Tylko teraz zacznijmy od tego, gdzie mamy jakiekolwiek tutaj jednostki, tak? które mamy po prostu przejąć albo zniszczyć. No to jest tutaj... No nie wiem właśnie, musimy uwolnić pojmanych chłopów. No tak, tu mamy postawiony niejasno cel, który po prostu nie wiemy jak wykonać, tak? I to jest właśnie najgorsze, ale dobra. Jakoś może sobie poradzimy. No i super, tutaj piechota będzie za chwilę powalona. Okej, dobra. Poczekajcie. Wyłącz atak. Po prostu wyłączę im wszystkim atak. Wyłącz atak, dokładnie. I potem po prostu weźmiemy włącz atak i niech utrzymają pozycję w razie czego, żeby tutaj nas nikt nie zniszczył. Dobra, moi drodzy, zebrałem tutaj wszystkie te jednostki, te oddziały kozaków. No i nimi tutaj mamy po prostu w jakiś tam sposób uwolnić chłopów. No to ja się tutaj zaraz postaram w jakiś sposób ich uwolnić. Tylko żeby było jasno postawione, gdzie my ich tu... Gdzie oni ich tu więzią. A, to dobra, to mamy tu, okej. Tu są ci Litwini. I tutaj ich prowadzą. Okej, tu włócznicy ich prowadzą. Mości panowie, nie bójcie się, bo ja was tu idę uwolnić. A póki co te oddziały polskie zginą, znikną z powierzchni ziemi. Więc tak to właśnie zrobimy, żeby nie było. Dobra, bo tu zaczynają nas strzelać. Więc my nie możemy pozwolić na to, żeby nasze oddziały ginęły. To jest najważniejsze, nasze oddziały nie mogą zginąć. Więc musimy tak, wziąć się, ruszaj i atakuj. Ruszaj i atakuj. Niech nasi atakują wszystkich, żeby nie zostali żadni jeńcy. Bo jeżeli zostaną jeńcy, no to mogą nas zacząć wystrzelać i po prostu wybijają nam wszystkie jednostki. Atak został odparty, wróg pokonany, a mieszkańcy uwolnieni. Wszystkie plany wroga zostały pokrzyżowane. Fajnie, że zostały pokrzyżowane, ale co z tymi tutaj ziemkami? Aha, oni wracają do nas, no to fajnie. No to się cieszę, moi drodzy, ale tak odcineczka raczej chyba nie zakończę tak szybko, no. Chociaż nie wiem, nawet nie wiem ile nagrywam, z 10 minut?
Coś takiego. Dobra, za chwileczkę zobaczymy kolejną kampanię. Zobaczymy, o co tu w ogóle będzie chodziło, tak? Będziemy mieli wojnę na północy. Litewski kontratak okazał się porażką. Jezu. Znowu będziemy musieli coś zrobić. Będziemy musieli chyba odbić. Nie, będziemy musieli chyba z kimś walczyć, z tego co widzę. Na sam początek, z tego co tak tu ogarniam, z tego co wyczytałem. No ale nic, moi drodzy, nie będziemy robić tak jak bym chciał. Tylko po prostu zrobimy inaczej, zakończymy takim krótkim, no krótki odcinek dzisiaj, no myślałem, że będzie dłużej, no ale no cóż, nic na to nie poradzę. Dobra, tak więc moi drodzy, słuchajcie, łapkujemy, łapkujemy i to jest do was po prostu... Teraz to jest wasza misja. Jeżeli chcecie, abym nagrywał kolejne odcinki z kozaków, musicie dobić do ponad 10 łap w górę. To jest właśnie taki tutaj, taka misja wasza, że po prostu musicie ją wypełnić. Jeżeli nie będzie wypełnionej, no to cóż, nie wiem, co by się stanie z kozakami, co się stanie z tą całą kampanią, z całym tym gameplayem, bo ja oczywiście chciałbym nagrać dla was wszystkie kampanie, które są oczywiście w kozakach, tak, żebyśmy zagrali każdym państwem i zobaczyli, co się będzie działo. Tak więc misja do was, moi drodzy, 10 łapek w górę, ponad 100 wyświetleń, jeżeli daję wam na to 2 dni, bo wiem, że jesteście w stanie to zrobić, daję dla was 2 dni, jeżeli tylko chcecie, żebym nagrywał dalej kozaków, no to macie dobić ponad 10 łapek w górę, ponad 100 wyświetleń. Jeżeli nawet będzie 10 łapek i 100 wyświetleń, no to już jest super i oczywiście będę dalej nagrywał. Tak więc moi drodzy, trzymajcie się, pozdrawiam, was cieplutko, no i hej!